Zapraszam na podróż w czasie. Być może nie będzie to podróż w czasy niezwykle odległe, bo przenosimy się do lat 90. XX wieku, ale zapewniam, że świat wtedy wyglądał naprawdę inaczej. Dostęp do internetu był bardzo ograniczony i trzeba było mieć modem, który wygrywał dziwne melodie, zanim się połączył. Aby dotrzeć do dobrej muzyki, trzeba było mieć rzeczywiście dojścia albo kogoś, kto potrafił pomóc. No, a żeby też czuć się dobrze, trzeba było mieć swoich ludzi, takich, z którymi muzyka, książki, filmy nas łączyły. Albo kolegów ze szkoły. I tak właśnie często rozpoczynają się historie muzycznych zespołów. Ten, o którym chcę opowiedzieć dzisiaj, nazywa się Molesta i mniej więcej około roku 1995 zaczął się kształtować. Włodi i Wienio, dwaj bardzo młodzi wtedy chłopcy, spotkali się w jednej ze szkół. Na czym polegają te spotkania? Zazwyczaj na tym, że dookoła widzimy ludzi, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego i nagle dostrzegamy tą jedną, jedyną osobę, z którą może się coś wydarzyć. I tak właśnie było w tym przypadku. Wienio i Włodi nawiązali pakt. Okazało się, że interesuje ich w sztuce mniej więcej to samo, ale absolutnie nie myśleli o tym, aby zostać raperami. Na szczęście Wienio i Włodi postanowili szukać czegoś specjalnie dla siebie, bo to, co było ważne dla tych chłopaków, no a zaraz też dla ekipy, która do nich dołączy, to opowiadanie o tym, co bliskie im, bliskie ich problemów, bliskie ich zainteresowań. Słowem, bliskie też ulicy, bo dosyć szybko zaczęto o Moleście mówić jako o składzie, który właśnie ulicznym rapem, cokolwiek to miało znaczyć w końcówce lat 90. w Polsce, się zajmuje. Oczywiście grupa rosła w siłę, do Włodiego i Wienia dołączyli Pelson, Kaczy czy Wilku, no ale rosła też w nich ochota na to, aby ich nielegalne nagrywki czy utwory wrzucane na składanki znalazły wymiar na płycie. Mieć płytę, zadebiutować oficjalnie to marzenie każdego artysty, niezależnie od tego, z jakim gatunkiem się związał. Tak będzie, wiedziałem, gdy pierwszy raz hip-hop usłyszałem, byciem C tego chciałem. Słuchałem, pisałem, pisałem, słuchałem, tworzyłem swoje i nie naśladowałem. Ale są takie rzeczy, których się nie spodziewałem, że nasze produkcje tyle namieszają, że ludzie wciąż o naszą płytę pytają. Tego chcieli, to w końcu ją mają. W 1995 roku bycie polskim raperem oznaczało tak naprawdę bycie albo Leroyem, który zadebiutował właśnie w tym roku, wydając płytę Album, rozeszła się w nakładzie 500 tysięcy egzemplarzy, albo bycie członkiem Wzgórza Japaczy, Kalibra 44, bo oni już także na rynku mieszali, a nawet Kazik w 97 wydał płytę 12 groszy. Końcówka lat 90 to także czas gigantycznych stereotypów. Jeżeli młodzi raperzy wierzą w to, że mogą opowiadać o swoim świecie rapując, o tyle w powszechnym ujęciu wszyscy mądraliscy uważają, że rap to muzyka, która po pierwsze jest nienaturalnie przeszczepiona na grunt polski, a po drugie oznacza kolesi chodzących w bluzach z kapturami, w szerokich spodniach, którzy tylko szukają okazji, żeby zapalić blanta, żeby się czegoś napić i tak naprawdę nie interesuje ich sztuka przez duże S. Jeżeli chodzi o styl życia imprezowy, to może tutaj było trochę racji, tego teraz oczywiście nie rozstrzygnę, ale jeżeli chodzi o zainteresowanie muzyką, to wszyscy ci, którzy byli sceptyczni, mylili się bardzo. A zatem najważniejszy moment, uwaga, uwaga, zaglądamy na płytę Skandal Molesty i łapiemy tych chwatów w ich młodości, w ich niezgodzie na świat, w ich pierwszych pomysłach, jak tę niezgodę ubierać w słowa. Jest to rozczulające połączenie z jednej strony buntu, z drugiej strony obserwacji, a z trzeciej strony pewnie jakiejś nieporadności, która z takimi początkami musi się wiązać. DJ 600 Volt spaja ten album i to jego czujne oko i jego talent prowadzi wszystkie te bity, intra i outro, zejścia, rozwinięcia przez krainy niezwykłe, bo poza prostotą tych bitów ciekawe jest też to, że od czasu do czasu wprawne ucho wychwyci konkretne sample wycięte z utworów, które gdzieś tam po naszej głowie krążą. Zresztą oni nigdy tego wycinania nie ukrywali, chociaż też z tego powodu, jak wielu polskich raperów z początku przygody z rapem, mieli kłopoty z prawami autorskimi. Ale nie o tym. Szacunek
To jest słowo, które na tej płycie pojawia się jakiś milion razy. Szacunek do, i tutaj oczywiście ta lista jest dłuższa lub krótsza, ale zawsze są to nasi ludzie. Szacunek do tego, co się wiąże ze słowami, co się wiąże z honorem, co się wiąże z braterstwem, brak szacunku do tego, co się wiąże z szelestem pieniędzy. Zabawa, oczywiście, jest także w tych utworach. Policja, oj, to jest negatywny bohater całej tej opowieści. Co więcej, historia opowiadana tutaj przez Wilka, to historia, która wydarzyła się naprawdę. Nie zamykaj, mamu, dzisiaj drzwi, bo późno będę. Z chłopakami idziemy dziś na kolędę. Za chwilę do domu i do metra pędem. Kupiony, bo stałem pod pocztowym urzędem. Słuchać ukrę, pola, dzwonek, ale nikogo nie ma na dole. Cała ekipa o 8 ustawiła się na szkole. Od kilku lat klepiemy tą samą wolę. Co pijesz? Dołdę browar kole. Sporo tutaj takiej imprezowo zadymionej mieszaniny, która jednak nie przykrywa tego, co najważniejsze. Mamy do czynienia z ewidentną emanacją potrzeby opowiedzenia siebie. I tym chłopakom na tej płycie wydanej w roku 1998 to się udało. Każdy zapytany dzisiaj polski raper, od Tedego przez Sokoła, PZ-a czy innych, mówi, że płyta Skandal Molesty to był dla nich krok milowy. I niezależnie od tego, czy znali wtedy Wienia, Włodiego i resztę załogi, czy też nie, to był to ten moment w polskim rapie, kiedy wszyscy byli razem. Ponieważ walczyli tak naprawdę o ten rap, walczyli z niezrozumieniem, z niechęcią i ze strony muzyków, i ze strony tak zwanego społeczeństwa, wspierali się niesamowicie na każdym poziomie. Więc opowieść o debiucie zespołu Molesta to także opowieść o takiej sielskiej krainie polskiego rapu, kiedy ci goście byli po prostu razem. W końcówce lat 90. oczywiście o zaufanie szerszej publiczności było bardzo trudno. I tutaj chciałabym przypomnieć wszystkim, którzy oglądają nas ze sprawą Opola i tego wszystkiego, co się wiąże przecież także z Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu, że to właśnie w tym miejscu i to przy festiwalu w roku 2001 podjęto próbę zorganizowania koncertu hip-hopowego. Stała za tym kontrowersyjna dla niektórych, a dla mnie kompletnie nie, postać Hirka Wrony, no ale w roku 2001 do Opola przed oficjalnym startem tak zwanego prawdziwego festiwalu zjechały ekipy z różnych stron polskich, w tym Molesta, która na scenie przygotowanej dla raperów, tak gdzieś z boku, w parku, żeby to jednak nie było tak jak wszyscy prawdziwi na tej scenie, wystąpiła. Czy to był jakiś przełomowy moment w odczytaniu polskiego rapu? Nie, bo potem jeszcze przed polskim rapem była jedna duża dziura i jeden duży kryzys. No ale myślę, że jeżeli chodzi o takie oddanie, czy też szczere zauważenie, to byli w tym kraju ludzie i były w tym kraju takie momenty, kiedy naprawdę stawiano na młodych ludzi i mam nadzieję, że tak też będzie działo się w przyszłości.